naprawdę bardzo miło, że zechcieliście Państwo wziąć udział w tegorocznym wprostowym multiversum. Na sali są obecni laureaci polskiej dwusetki, biznesowe gepardy, gospodarczy ambasadorowie, najlepsi pracodawcy i wielu innych liderów w swoich kategoriach. Wszystkich Państwa nagrodzimy wedle tytułów i zasług, które są niebagatelne dla polskiej gospodarki. I o tym jest ta dzisiejsza gala tak naprawdę, o najsilniejszych spółkach, które mimo kryzysów, zmian rządów, wojen, pandemii, inflacji, mniejszych lub większych katastrof po drodze, dobiły ze swoim biznesem na sam szczyt. Lista 200 największych polskich przedsiębiorstw, no to jedyne tego typu zestawienie w polskich mediach. W tym roku mamy mały jubileusz, bo już 10. edycja. No i mamy też rekord. W tym roku cała dwusetka zgromadziła no już astronomiczne 1,5 biliona przychodów. To jest o 300 miliardów więcej niż jeszcze w zeszłym roku. No i tak naprawdę nastąpiła już era miliardów, a skończyła się epoka milionów. W ciągu najbliższych 30 lat transformacja energetyczna tak naprawdę zmieni zupełnie rynek, na którym spółka działa. I dlatego dziś spółka musi przyspieszyć swoją pracę nad transformacją energetyczną, by z tego miejsca, w którym jest dziś, nie ustąpić. Ja będę nagrodę trzymał przy sercu, bo uważam, że takie wyróżnienie to jest wspaniały prezent dla naszych pracowników w ogóle, bo to, co Państwo widzą w reklamach, to jak się rozwijamy, to jest tylko i wyłącznie ich zasługa. W zeszłym roku 7. miejsce, dzisiaj możemy celebrować 1. To na pewno duży powód do dumy, nie tylko dla nas, ale dla całej grupy LPP. Uważam, że zatrudniając osoby, powinniśmy myśleć o tym, że to są osoby, które dla nas pracują, z nami pracują, które są dla nas lojalne i traktujmy je pięknie, a nie jak osoby, które są niewolnikami, bo tak czasem nieraz się słyszy takie podejście, gdzie serce mi się łamie, dlaczego tak jest. Ślicznie dziękuję za taką nagrodę, za taką piękną nazwę i rzeczywiście dajmy wciąż serce ludziom, po prostu też ludziom. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. To są absolutnie ciekawe historie, które moglibyście Państwo opowiadać, bo każdy ma swoje doświadczenia i każdy do tego biznesowego sukcesu dochodził i gromadził całą masę anegdot i doświadczeń.